Cześć! Obiecywałam i czas najwyższy podjąć ten temat, czyli przedstawić Wam bliżej markę Hydropeptide, która już też, no myślę, że od ponad roku, jak nie dłużej, pojawia się tutaj na moim kanale. Pokazuję Wam wybiórczo pewne kosmetyki, gdzieś tam one się pojawiały w różnych etapach mojej pielęgnacji, ale myślę, że to jest najlepszy moment, żeby właśnie dokładnie opowiedzieć Wam o tej marce. Jak to się wszystko zaczęło, jakie są kosmetyki, jakie je stosowałam, które sprawdziłam, które się u mnie sprawdziły. Zaczynamy. Jak zaczęła się moja przygoda z marką Hydropeptide? Słuchajcie, to było naprawdę wiele, wiele lat temu. Kiedy gdzieś w internecie, gdzieś usłyszałam o tej marce i bardzo mnie ona wtedy zainteresowała, ale z jej dostępnością nie było tak łatwo jak dzisiaj. Jeszcze wtedy nie było polskiej strony marki Hydropeptide i uwaga! Udało mi się na jednych z targów Beauty Forum dotrzeć na stoisko marki Hydropeptide. Dlaczego mówię dotrzeć i dlaczego mi się udało? No bo to był chyba jeden raz, kiedy marka się wystawiła. Nie jestem do końca przekonana, nie jestem do końca pewna, więc nie chcę Was tutaj też wprowadzać w błąd, ale na pewno to był mój pierwszy raz na targach Beauty Forum, targach dla profesjonalistów z marką Hydropeptide i tam wtedy troszeczkę bardziej poznałam niektóre produkty, dostałam jakieś próbeczki do testowania, ale kupiłam wtedy również płatki pod oczy. Płatki pod oczy, które bardzo mnie wtedy interesowały, chciałam je przetestować, sprawdzić. Kosztowały dosyć wiele, jeszcze wtedy na tamte czasy to były dosyć wysokie ceny. Kupiłam, sprawdziłam i nie byłam do końca przekonana. Chyba nawet robiłam gdzieś taki materiał, opowiadałam Wam tutaj na YouTubie o tych płatkach. Nie byłam przekonana i nie wywołały one u mnie takiego efektu wow. Dzisiaj wiem dlaczego. Dlatego między innymi, że wtedy moja skóra była młoda, ja byłam młoda i nie potrzebowałam takiego działania. Skusiłam się na płatki, no bo tam było dużo fajnych substancji aktywnych, bo gdzieś tam były te peptydy. I rzeczywiście spodziewałam się po jakichś tam opiniach, że u mnie ten efekt będzie naprawdę wow, no ale go po prostu nie było. I tak jak mówię, dla mnie dzisiaj wiem, dlaczego tak się stało. U mnie ten efekt się nie pojawił, bo po prostu moja skóra tego nie potrzebowała. To było za wcześnie dla mnie na przygodę z marką Hydropeptide i odczekałam jakiś czas, nawet chyba kilka lat odczekałam i gdzieś podczas zakupów internetowych, gdzieś w jakichś sklepach, gdzie dostępne są marki profesjonalne, kupiłam sobie takie miniaturki, które są dostępne w sprzedaży od marki Hydropeptide. Miniaturki, takie małe pojemności niektórych kosmetyków. Zaczęłam je testować i słuchajcie, przepadłam. Tak przepadłam, że zaczęłam śledzić markę Hydropeptide na Facebooku. Zaczęłam oglądać ich live'y i webinary, żeby dowiedzieć się więcej, żeby lepiej poznać tę markę i zdecydować się na konkretne produkty, które będę wprowadzać do swojej pielęgnacji, żeby je testować i żeby bliżej je poznać. No i tak się stało. Zaczęłam testować, zaczęłam sprawdzać. Trwało to długo. Ale Wy wiecie, że ja nie wydaję opinii o marce po przetestowaniu jednego czy dwóch kosmetyków. Ja markę muszę poznać, muszę sprawdzić, zwłaszcza jeśli jest to marka profesjonalna. Zwłaszcza jeśli są to kosmetyki drogie i nie dla każdego. Wy wiecie, że ja takie marki uwielbiam, które mają technologie zastosowane, które mają wyjątkowe składniki aktywne, które wyróżniają się czymś na tle innych marek. Już nie mówiąc o tym, że każda osoba, która będzie miała okazję przetestować produkty marek profesjonalnych, zobaczy, że to jest inny level pielęgnacji. No i właśnie, dziś o marce Hydropeptide. Hydropeptide to nie jest jakaś tam marka tworząca produkty profesjonalne. To jest niezwykła marka, ponieważ między innymi cała historia i przygoda marki zaczęła się od peptydów, czyli tej nazwy, której gdzieś tam macie, Hydropeptide, bo marka w swoich produktach stosuje niesamowitą ilość różnych, naprawdę, słuchajcie, przeróżnych peptydów, o których nawet ja kiedyś nie miałam pojęcia, teraz już wiem, co to są za peptydy, wykorzystuje w swoich produktach tak, żeby były one skuteczne. Ale co jest ważne dla marki, to badania,
skuteczność potwierdzona badaniami, skuteczność potwierdzona naukowo, epigenetyka, substancje aktywne, które rzeczywiście będą intensywnie działały, no i między innymi właśnie to, że mamy mieć przyjemność w używaniu, widzieć efekty, skuteczność działania, produkty dopasowane do potrzeb naszej skóry i które będą odpowiedzią na to, co jest aktualnie naszej skórze potrzebne, zabiegi. No właśnie, bo marka Hydropeptide to nie są tylko kosmetyki, o których dzisiaj Wam będę opowiadać, to nie są tylko produkty do pielęgnacji domowej, to są przede wszystkim produkty profesjonalne, zabiegowe. Ja co prawda muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o gabinety pielęgnacyjne, gabinety kosmetyczne, kosmetologiczne, nie często spotykam się z tą marką. Czyli widzę, że profesjonaliści działają na wielu popularnych markach profesjonalnych, zabiegowych, ale nie wszędzie i nie zawsze pojawia się Hydropeptide. Szkoda, bo zabiegi z tymi kosmetykami to na pewno jest bajka i na pewno efekty są genialne. A jeszcze jeśli do tego dołączymy pielęgnację domową z produktami, które oferuje nam marka, które możemy sobie kupić w internecie, czy to na stronie marki, czy w jakichś sklepach internetowych, które współpracują z marką, moi drodzy, efekty są widoczne naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ale ta skuteczność tych produktów i te badania, które potwierdzają ich działanie. Tak. Markę Hydropeptide tworzą naukowcy. Tworzą specjaliści w dziedzinie m.in. genetyki. To jest niesamowicie ciekawe, bo na stronie marki Hydropeptide znajdziecie informacje właśnie na temat tej epigenetyki, tworzenia formuł kosmetyków opierających się m.in. właśnie na działaniu tych genów, tych innowacjach, które wprowadza marka, czyli m.in. działania peptydów na nasze geny. To starzenie się skóry, które jest też spowodowane z działaniem pewnych genów, to nie jest taka sobie, o, zwykła marka kosmetyczna, która tworzy produkty popularne. Takie, które mają działać i przynosić efekty, ale są popularne. Robią to, co robią inni. Robią wszystko podobnie, korzystają z podobnych substancji aktywnych, wykorzystują je w swoich produktach. No nie! I właśnie to wyróżnia markę Hydropeptide na tle wszystkich innych marek profesjonalnych, że mamy tutaj naukowców, mamy tutaj te badania, mamy skupienie się marki na tworzeniu takich formuł kosmetyków, które będą oddziaływały na pewne geny związane z m.in. z tym starzeniem się naszej skóry, ale nie tylko. Stosowanie takich substancji aktywnych, które będą przynosiły efekty potwierdzone w badaniach klinicznych. Nie dziwcie się, że te kosmetyki kosztują. Bo nie może być tak, że jeżeli mamy jakość, mamy badania, mamy najwyższy level, mamy innowacje, mamy zastosowanie takich substancji aktywnych, których nie ma nikt inny, mamy grupę naukowców, genetyków, którzy testują, sprawdzają i określają formułę w taki sposób, żeby one rzeczywiście działały. No i mamy tę sensoryczność, tę przyjemność zastosowania produktów zamkniętych w opakowaniach takich, które będą też dopracowane pod każdym punktem tak naprawdę, wizualnym i nie tylko. Nie da się zapłacić 30 zł za taki kosmetyk. Po prostu się nie da. I ja też wielokrotnie mówiłam Wam w moich filmach, że jeśli coś jest drogie, to warto się przyjrzeć temu, dlaczego to jest drogie. I tu mamy wszystko pięknie wyszczególnione. Dlaczego ten kosmetyk tyle kosztuje? Dlaczego my za niego płacimy? Więc świadomy klient wie doskonale, że to nie jest dla wszystkich, że to nie jest to samo, co mają inni. Tu jest więcej. Tu są technologie, innowacje, badania, epigenetyka, substancje aktywne, których nie mają inni, sensoryczność, opakowania. Tu jest naprawdę wszystko. I uwierzcie mi, że ja, osoba, która
tych wiele, wiele lat temu, że jako młoda osoba zaczęła się interesować tą marką i po pierwszych testach nie byłam do końca przekonana, że to jednak jest to, to teraz, kiedy wróciłam jako kobieta dojrzała, kobieta, która widzi zmiany na swojej skórze, związane ze starzeniem się, związane z tym, że między innymi już brakuje tego kolagenu i elastyny w mojej skórze i muszę inaczej działać, muszę podchodzić do kosmetyków z głową, że tak powiem, w trochę w inny sposób i szukać takich produktów, które nie będą, które będą odpowiadały na potrzeby mojej skóry, ale będą przynosiły efekty. Ja jestem w stanie zapłacić takie pieniądze za te produkty i dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że jestem w stanie z czystym sumieniem polecić każdej z Was właśnie te kosmetyki. Jeśli macie więcej gotówki, jeśli chcecie inwestować w pielęgnację, a niekoniecznie zabiegi, iść w tym kierunku pielęgnacyjnym, musicie poznać tę markę. Dzisiaj przyświeca mi takie piękne słońce, więc też widzicie tutaj blask i światło, które się zmienia, więc musicie mi to wybaczyć, ale teraz zapraszam Was na taki szybki przegląd. No, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić szybko. Produktów, które testowałam, które sprawdzałam, które u mnie się sprawdziły, które mogę Wam polecić. Naprawdę oferta marki Hydropeptide jest ogromna. Znajdziecie tam wiele świetnych produktów. Wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę marki. Ja oczywiście w opisie zostawię Wam link bezpośrednio do sklepu i do strony marki, ale też zwróćcie uwagę, że te produkty są dostępne na przykład w wybranych gabinetach, które współpracują i działają na produktach marki, lub też w innych sklepach, w których można znaleźć te produkty, w sklepach oczywiście takich marek profesjonalnych, które współpracują z marką. Więc zostawiam Wam wszystkie informacje w opisie, a teraz zapraszam na przegląd. Jak widzicie, mam tutaj całą kolekcję pustych opakowań, które zbierałam od jakiegoś czasu. Ale niestety, jak to ja, część z opakowań wyrzuciłam, robiąc denka i nie tylko. Są tutaj kosmetyki, które się powtarzają, dlatego też zostawiłam po jednym opakowaniu, żeby Wam je pokazać. No, ostatnio w denku też mieliście okazję, żeby zobaczyć m.in. wspaniały peeling kwasowy, właśnie od marki Hydropeptide, ale przejdźmy do rzeczy. Pomyślałam sobie, że pokażę Wam te kosmetyki, a w sumie to te puste opakowania, żebyście mogli zrozumieć, że ja właśnie aktywnie przez ostatnie ponad rok intensywnie testowałam i sprawdzałam te kosmetyki. Że to nie jest tak, że moja opinia o marce Hydropeptide pojawia się na podstawie jednego czy dwóch produktów, ale rzeczywiście tak było i testowałam różne serie, różne produkty o różnym działaniu i teraz tak szybciutko powiem Wam co i jak i mniej więcej też wskażę Wam te, które są moimi ulubionymi. Słuchajcie, zacznę od tego działu, czyli tutaj mamy produkty oczyszczające. Wśród tych produktów oczyszczających oczywiście, że sprawdziłam złuszczający cleanser, mam tutaj taki tonik przygotowujący skórę, jest bardzo fajny oczyszczający żel i też niesamowicie ciekawa esencja probiotyczna. Z tych wszystkich czterech produktów moim zdaniem najfajniejsza była właśnie ta esencja probiotyczna od marki Hydropeptide. Genialnie się u mnie sprawdziła, szczególnie w takich okresach, kiedy moja skóra była delikatnie podrażniona czy zaczerwieniona. No jednak ta mikroflora, te probiotyki, które tutaj mamy, no genialnie przemyślany kosmetyk. Już nie wspomnę o tym, że zobaczcie, mamy takie opakowanie z taką właśnie fajną tutaj pompeczką i to też niesamowicie ułatwia aplikację produktu. I jeszcze jeden kosmetyk, który fantastycznie się u mnie sprawdził właśnie jeśli chodzi o demakijaż, to jest, słuchajcie, ten balsam. To jest właśnie taki balsam do demakijażu, który stosujemy w pierwszym, a nawet w drugim kroku oczyszczania i on cudownie doczyszczał skórę, cudownie usuwał makijaż, oczyszczał oczy. Zresztą o niektórych z tych produktów możecie znaleźć posty na moim blogu i dokładne recenzje.
Tutaj przy okazji dodam Wam jeszcze taką informację, jeśli chodzi o właśnie takie zielone produkty, z tej zielonej, mogłabym powiedzieć, serii. Słuchajcie, ta esencja probiotyczna oczywiście u mnie bardzo fajnie się sprawdziła. Przetestowałam również chusteczki z tej serii, ale one już tak, no, nie do końca mi przypadły. Zresztą ja nie lubię tego typu produktu, on tylko sprawdza się u mnie na przykład na jakieś wyjazdy. Natomiast z tych zielonych opakowań, że tak powiem, przetestowałam również peeling z kwasami, o którym opowiadałam Wam w jednym z moich daily vlogów. Tam zrobiłam denko i też powiedziałam Wam parę słów na temat tego produktu. Także przy okazji omawiania właśnie tej części tutaj oczyszczającej do demakijażu, najbardziej polecam Wam właśnie ten balsam do demakijażu, który jest po prostu genialny i właśnie tę probiotyczną esencję, chociaż powiem Wam, że też bardzo fajnie sprawdził się u mnie ten toner. Nawet całkiem fajny, ciekawy produkt. Jeśli lubicie toniki, to też mogę Wam go polecić. Dobra, lecimy dalej, to teraz może przejdziemy do tej części i tutaj mamy filtry. To był między innymi filtr, który zabrałam ze sobą do Włoch i intensywnie testowałam do stosowania na ciało z SPF 30. Słuchajcie, genialny, a zapach cudowny. Po prostu byłam zakochana w tym produkcie, ale jeśli chodzi o filtry, to jeszcze bardzo gorąco polecam Wam ten. To jest cudo. To jest cudo pod względem konsystencji, działania, ochrony. Tutaj mamy SPF 50. To jak pracuje z podkładem, sam na skórze, jaki daje efekt takiego wykończenia na skórze. Cudowny, cudowny produkt. No dobrze, to może teraz przejdziemy do tych niebieskich buteleczek i opakowań. Coś, co okazało się w ogóle dla mnie, no, po prostu jakimś szaleństwem, to 20% booster witaminy C, czyli serum takie właśnie rozjaśniające. No wiecie, ja kocham witaminę C. Ja nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji nie było. Ale to, jak działa to serum, to jest po prostu wow. Przetestowałam również taki nektar do stosowania między innymi na szyję i na dekolt. Też bardzo fajny produkt, o co prawda nieco innej konsystencji. Zobaczcie, tutaj mamy buteleczkę z taką pompką. Tutaj z kolei mamy pipetkę, ale naprawdę bardzo ciekawe produkty, jeśli chodzi o formę serum. I jeszcze coś, co też chciałabym Wam polecić, to jest właśnie takie powiedziałabym serum kremowe, peptydowe do stosowania w okolicy oczu z bardzo ciekawym aplikatorem. Mamy tutaj taką kuleczkę. Czekajcie, żeby to było dobrze widać. Żeby mi tutaj aparat złapał tą kuleczkę. Jak to zrobić? O, jest! Widzicie? Mamy tutaj taką kuleczkę i tam są takie otworki, którymi między innymi wychodzi właśnie to kremowe serum. Ta kuleczka jest chłodna, więc też bardzo fajnie tym produktem masuje się okolice oczu. No naprawdę coś ciekawego, coś innego, jeśli chodzi o produkty pielęgnacyjne do skóry wokół oczu. I rzeczywiście była ona bardzo fajnie napięta, taka wygładzona, bardzo przyjemna w dotyku i rozjaśniona. Świetne, świetne serum. Ale słuchajcie, to jest kolejna grupa produktów. I kolejne powiedziałabym, wow, krem pod oczy. Jeszcze w połączeniu z tym kremowym serum. To jest w ogóle jakieś mistrzostwo świata. Naprawdę genialny krem, który w porannej pielęgnacji daje taki efekt, jakbyście sobie najpierw wyrolowały, że tak powiem, czyli zastosowały na przykład roller kwarcowy zimny w okolicy oczu, później nałożyły na to jakieś serum takie mocno napinające, niwelujące opuchnięcie i potem jeszcze dodały ten krem. No,
Wow, po prostu wow. Tutaj z kolei dwa produkty do stosowania na twarz. O jednym z nich też już Wam opowiadałam w jednym z moich filmów na kanale. W ogóle fantastyczne opakowania. Coś dla osób, które szukają takiej treściwszej konsystencji, takiej gęstszej. Ten krem w okresie zimowym po prostu ratował moją skórę. To, jakie dawał nawilżenie, natłuszczenie, to było niesamowite uczucie. No i zobaczcie, ja mogłabym o tych produktach mówić Wam po prostu godzinami. Tutaj mam takie miniaturki olejku. Ten olejek, co prawda, nie do końca dopasowany do mojej skóry, nawilżający olejek, ale z kolei maska, też w takiej małej pojemności. Zużyłam chyba trzy opakowania tej maski. Lekko taka właśnie żelowa, chłodząca. Nawet robiłam rolkę na jej temat na Instagramie. Pięknie nawilża, można ją nałożyć na noc. Wspaniały, wspaniały produkt. I coś, co jeszcze przetestowałam sobie. Tutaj widzicie, miałam takie. To jest tylko do użytku profesjonalnego, ale produkt do stosowania w okolicy ust. Na zmarszczki i linie, które pojawiają się w okolicy ust, na bruzdy nosowo-wargowe. Bardzo fajny, o takim chłodzącym efekcie, lekko mentolowym. Też świetny, świetny produkt. Czy jest tutaj coś, co mogłabym powiedzieć, że stało się moim ulubieńcem? Tak, jest tu wiele produktów, do których bardzo chętnie wrócę. Są to filtry. Produkty te dwa przede wszystkim oczyszczające, tonizujące, wzmacniające mikrobiom, między innymi ta maska nawilżająca, kremy, ten cudowny produkt o gęstej konsystencji, serum. Słuchajcie, to jest marka, która jest warta każdej gotówki, każdej złotówki, każdych pieniędzy i uwierzcie mi, że kto przetestuje te produkty, nie pożałuje. A wy widzicie, że ja testowałam je namiętnie, sprawdzałam i dzisiaj mogę Wam pokazać te już, co prawda, puste opakowania, chociaż w zapasie mam jeszcze kilka produktów, które też aktualnie stosuję. O marce Hydropeptide mogłabym gadać godzinami. Naprawdę uwierzcie mi, bo jestem absolutnie w niej zakochana. Uważam, że to jest jedna z najlepszych marek profesjonalnych na naszym rynku. Marek, która również oferuje produkty do pielęgnacji domowej, no i oczywiście zabiegi. Jeśli macie taką możliwość, żeby skorzystać z zabiegów wykonywanych na marce Hydropeptide, to koniecznie to sprawdźcie. Jeśli macie możliwość, żeby zainwestować więcej gotówki w świetne kosmetyki, to zróbcie to i przetestujcie. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej albo potrzebujecie mojej pomocy w wyborze odpowiednich produktów marki Hydropeptide dla Was, napiszcie do mnie na Instagramie lub też maila, czy gdzieś w komentarzu i postaram się Wam pomóc, jak tylko będę mogła. Ja jestem zakochana w tej marce. Z czystym sumieniem Wam ją dzisiaj polecam. I mówię Wam, że to będzie jedna z takich marek, które ja na przestrzeni wielu, wielu lat przetestowałam, która będzie gdzieś tutaj na górze. Będzie wśród tych najlepszych marek profesjonalnych z pielęgnacją domową, które można Wam polecić. Wiem, że na temat tej marki jest mało w internecie. Wiem, że też mało osób się nią interesuje, a szkoda, bo naprawdę jest ona warta zainteresowania. Jest warta zainwestowania pieniędzy i przetestowania, bo efekty na skórze zobaczycie naprawdę bardzo, bardzo szybko. Dziękuję Wam za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca tego filmu. Mam nadzieję, że trochę Was zainspirowałam i zainteresowałam marką Hydropeptide. Na pewno nie raz się ona jeszcze u mnie pojawi w różnych publikacjach na moim kanale i będziecie ją gdzieś widzieć, ponieważ ja z wielką przyjemnością będę do niej wracać. A my widzimy się oczywiście w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!